Ostatni zeszyt zgłaszałem tą budowę tej zatoki parkingowej. Ja nie wiem, czy na pewno i tutaj przewodniczący zgłaszał. No, otrzymałem, ale to tak jak powiedziano, jak tym szkle kontaktowym jeden z telewizorów napisał. Nie każdy, kto ma wyższy, to i ma podstawowe wykształcenie. Tak tym niejako pan dyrektor, zastępca dyrektora Władysław Adamiuk, odpowiadając na tą zgłoszone propozycję. No ja dziwię się, że jak odpowiadając, że się wybuduje zatokę parkingową, to się nie polepszy bezpieczeństwo, tylko wręcz pogorszy się bezpieczeństwo. To w tej chwili, jeśli pół pojazdu stoi na ulicy, na drodze, i to wiadomo, że to... Bo wtedy by było odsunięcie o te 5 ileś tam metrów, tam ile na pobocze. A on tu opowiada tak po prostu, nie wiem, dziecko ze szkoły podstawowej. Bo odpowiedź na pismo znak od dnia 2011, dnia 16 listopada 2000 roku dotyczy wniosku Rady Gminy Dubonitki o budowę zatoki w ciągu drogi nr 650 w miejscowości Dubonitki przy cmentarzu parwialnym. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie informuje, że przeprowadzona zona wizja lokalna wykazała, iż proponowana przez gminę lokalizacja w odniesieniu do istniejącego zagospodarowania pasa drogowego w pobliżu przedmiotowego cmentarza nie poprawi warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, a wręcz może przyczynić się do jej pogorszenia. Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje o tym w piśmie. I tu numer pisma z dnia 20 czerwca 2005 roku. Kserokopia, tu przesłali kserokopię z tego roku, która była robiona. W związku z tym prawidłowe i bezpieczne wykonanie zatoki postojowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nie jest możliwe. Wizja wykazała, iż najdogodniejszym miejscem na wykonanie miejsca parkingowania pojazdów jest teren przyległy do gruntowej drogi gminnej. Ja nie wiem, czy tam tutaj wskazano, to jest takie coś, czy to nie jest grunty powiatu, cmentarne lub powiatu. Powiatu to jest oni wykazali, a po drugie, ja nie wiem, czy to jest, nie są grunty cmentarne, bo swego czasu przerośli, jak zaczął ksiądz modernizację, tam po prostu nazwijmy to cmentarz, to powołał gruntu i co się okazało, się zwiększył terytorium cmentarza. Tak samo można i prawdopodobnie będzie, że te grunta są nie, bo to Godeta dokładnie nie wytyczył granic, tylko tak zostało to ugrudzone i tam nie sądzę, że od drogi gminnej został kawał ziemi, który nie przylega do, nie należy do cmentarza. A po drugie krzaki zostały wycięte i tam są grzebane zmarli. Ja nie wiem, czy gdzieś w ogóle w Polsce na cmentarzu jest zbudowana zatoka parkingowa. To jest to chore jest, panowie, coś się po naszym kraju dzieje, to się nie da opisać po prostu. Czy to jest zdrowo myślący człowiek, który wskazuje zatokę parkingową na cmentarzu? A jeśli to tego się ja nie wiem, pan ja już sprawę. I ten temat poruszę na posła, to ja to pani się zorientuję. To pan to co opowiada, co robi z tym, co ci władze wojewódzkie robią z tych radnych i jak za co ich uważać? Czy oni są naprawdę podchodzą poważnie do dalej? Słuchajcie, jest coś możliwe sprawdzenia w planach, działka, na której jest pewien cmentarz, dolega, przylega bezpośrednio przy drodze, czy jest przesunięte. I czy to jest powiatowa droga, czy gminna. Tak, w 2005 roku było zrobione to, że nie ma wina, że to jest ale tam się podejrzewam, że te grunty to są gruntami cmentarnymi. Tak myślę, że trzeba było w wodę sprawdzić, ja nie wiem. Nie, to jest szerokość drogi. A że on jest, to jest zapisane, to jest tak mówi.